Drodzy Państwo, teraz zapraszam pana doktora Marka Kaczmarzyka, który również będzie mówił o pamięci, aczkolwiek w temacie bardziej biologicznym. Tytuł wystąpienia: Znaczenie pamięci roboczej w procesie uczenia się. Raz dzień dobry Państwu. Szanowni Państwo, no, nie mogę się nie odnieść do tego, co powiedział mój przedmówca. To jest fascynujące, fantastyczne. Rzeczywiście neurobiologia zapewne mogłaby to wyjaśniać. Ale szkoła, drodzy Państwo, my cały czas jesteśmy w orbicie szkoły. Tutaj te przykłady wywoływały zapewne u Państwa różny stopień rozbawienia, zaangażowania emocjonalnego, czy wręcz przeciwnie. Ale zwróćcie Państwo uwagę, że szkoła jest czymś w rodzaju właśnie tego typu działania. Oczywiście w dobrej wierze, ale zwróćcie Państwo uwagę, że my nic innego w szkole nie robimy, jak w pewnym sensie protezujemy wspomnienia. Ponieważ złożoność świata i jego opisu jest tak gigantyczna, że bezpośrednie doświadczenie nikogo z nas nie jest w stanie go objąć. Większość tego, co wiemy o świecie, wiemy z słów innych osób, ewentualnie z źródeł pisanych. Jeżeli kulturę zobaczymy z tej perspektywy, to jest ona właściwie, a właściwie transfer kulturowy jest właściwie tego typu działaniem. Takim właśnie fenomenalnie, wyjątkowo gatunkowym dla nas protezowaniem wspomnień. I przy okazji tego eksperymentu, o którym pan doktor mówił, który przeprowadziliście, widzę tutaj jeszcze jedną odpowiedź na pytanie, dlaczego zawód nauczyciela jest zawodem uprawianym przede wszystkim przez kobiety. Już kilkakrotnie się tutaj pojawiły różne sposoby odpowiedzi na to pytanie, ale trudno nie zauważyć, że ten wynik daje jeszcze jeden argument na rzecz tego, że w tym procesie, jakim jest szkoła, no tutaj po prostu panie sprawdzają się fenomenalnie. To jest kwestia inteligencji emocjonalnej, to jest kwestia pewnego rodzaju uwarunkowań związanych z językiem, my to wszystko wiemy, a tutaj pojawia się jeszcze jeden argument. Ja bardzo za ten argument dziękuję. Natomiast, drodzy Państwo, pamięć robocza. Na początku mój przedmówca parę rzeczy wyjaśnił, więc ja jestem już w bardziej komfortowej sytuacji. Czym jest pamięć, jaka jest jej pojemność? To jest też takie pytanie, które Państwo zapewne sobie zadają. Troszkę porządku chciałem na początek w to wszystko prowadzić, bo my, mówiąc o pamięci, mamy na myśli proces, który wydaje się absolutnie trywialny. Cóż takiego jest w pamięci? Po prostu pamiętamy. Jest to coś przystosowawczo korzystnego, coś, co dobrze mieć, tak? Mówimy wręcz, że mamy dobrą, złą pamięć, w tym drugim przypadku trochę marudzimy. Ale z drugiej strony zwróćcie Państwo uwagę, że pamięć to też taki proces, który nie zawsze nam służy. To znaczy, kiedy rozmawiam ze studentami przed egzaminem, najczęściej tymi, którzy mają tam trochę mniej czasu w trakcie semestru i pod koniec tego semestru muszą się nieco bardziej przyłożyć, no to oni mówią w ten sposób. Jeżeli, panie doktorze, mamy pamięć długotrwałą o dużej pojemności, a rzeczywiście ta pamięć długotrwała gdzieś tam na poziomie neurobiologicznym w sieci owej, pojemność musi być spora. Ja zaraz jeszcze do tego przejdę. To dlaczego ta pamięć, którą tak możemy wypakowywać właściwie na poziomie informatycznym praktycznie w nieskończoność, nam nie służy? To znaczy, skoro mamy pojemność pamięci długotrwałej, a wiele dowodów na to wskazuje, że jest ona praktycznie z punktu widzenia ilości informacji, które możemy sobie podać, nieograniczona, to dlaczego nie mamy pamięci absolutnej? Dlaczego nie mogę zajrzeć do podręcznika, zajrzeć do książki, posłuchać wykładu na YouTubie i po prostu mieć to wszystko absolutnie od początku do końca w swojej głowie? To jest dobre pytanie. Patrząc na cały proces zapamiętywania, funkcjonowania z przystosowawczego punktu widzenia, jest to nawet bardzo zasadne pytanie. Szczególnie właśnie w przypadku, kiedy jest się studentem przed egzaminem. Ale odpowiedź na to pytanie jest dość prosta, aczkolwiek nie wprost. Otóż ten sam student, którego w przeddzień owego pytania rzuciłaby dziewczyna, niekoniecznie chciałby wszystkie detale tego zdarzenia pamiętać do końca życia. Tak? Wiele rzeczy, które przeżywamy, które wchodzą w obręb naszej pamięci, nie są informacjami, które są dla nas budujące. Innymi słowy, pamięć to medal, który ma dwie strony. Jeden to ten oczywisty, jedna strona to ta oczywista strona, strona przystosowawczo-korzystnego zapamiętywania, zapamiętywania informacji i posiadania ich do przetworzenia w przyszłości. Ale drugi, na który warto zwrócić uwagę, to jest proces zapominania, który jest również przystosowawczo-korzystny. Pewne rzeczy po prostu lepiej zapomnieć. No i teraz szkoła, szanowni Państwo, w tej dygresji w sumie.
jak to jest, że ten obszar przekazu, te informacje, te umiejętności, które my w szkole wprowadzamy, mają tak często, tak wiele wspólnego z informacjami o rozstaniach, o rwaniu zęba i o innych przykrych rzeczach, a nie z informacjami o tym, co ciekawe i warte zapamiętania. Dlaczego tak jest, że oni tak często zapominają? Bo zwróćcie Państwo uwagę, że w szkole najczęściej zadajemy to pierwsze pytanie. Dlaczego nie zapamiętują? Tworzymy optymalne warunki do tego, żeby uczeń zapamiętał. Natomiast nie zadajemy sobie pytania, dlaczego te warunki tak sprzyjają zapominaniu. Dlaczego tak to właśnie, drodzy Państwo, jest? Ta objętość pamięci długotrwałej z punktu widzenia struktury mózgu jest, czy pojemność, jest oczywista. My szukamy cały czas śladu pamięciowego, a ten ślad pamięciowy to nic innego jak pewnego rodzaju obszar pobudzenia, czyli pętla, w prostym przypadku, przy przykładzie jakaś pętla rewerberacyjna, a więc grupa neuronów, która w danym momencie jest pobudzona. Tyle tylko, że to, co Państwo tutaj widzą, to model. Bardzo prosty model takiej sieci odpowiadającej ewentualnie nieco bardziej skomplikowanemu modelowi, który Państwo widzą tutaj, ale to się ma nijak do tego, co jest w naszej głowie. Taki pojedynczy element, który tutaj reprezentowany jest przez to niebieskie kółko, oczywiście neuron, jest w przypadku kory mózgowej przeciętnie połączony nie z czterema możliwościami jak tutaj, ale z od 1000 do 10 000 innych. W efekcie stopień skomplikowania takiej sieci, a jeszcze raz ją tutaj może w nieco bardziej skomplikowanej formie pokażę, stopień skomplikowania powoduje, że ilość stanów, jednorazowych stanów, takich właśnie pobudzeń i wygaszeń obszarowych w mózgu jest praktycznie nieograniczona. To jest mniej więcej 10 do 14. To jest liczba porównywalna z liczbą, która wyrażałaby ilość atomów budujących wszystkie ciała niebieskie, które zna człowiek. I mówimy tutaj o jednym mózgu pojedynczej osoby. A nawet jeżeli założymy, że mamy możliwość obecności jednego z takich stanów lub jego braku, no to mamy możliwość zapisu jednego bitu informacji, tak? Jest lub nie ma. Jeżeli teraz na to nałożymy tą różnorodność, to można mówić praktycznie o nieograniczonej objętości informatycznej czy pojemności informatycznej naszych mózgów. Pewne zdarzenia, pewne sytuacje, które znamy chociażby z opisów klinicznych, mogą to sugerować. Szanowni Państwo, ogromna pojemność wewnętrzna, przetwarzanie na różnych poziomach, w różnych obszarach. Ja tutaj nie będę się na tym bardzo koncentrował, ale pamięć nie jest obszarem jednorodnym. My będziemy tutaj stosować tylko ten pierwszy podział, tak by interesować nas będzie obszar tego pierwszego podziału, ale my nie mamy pamięci jako takiej. Mówimy czasem, mamy pamięć dobrą bądź słabą. Nie można tak powiedzieć, ponieważ w różny sposób te obszary pamięciowe związane z różnymi fragmentami naszego mózgu, to widzimy z psychologii klinicznej, to widzimy z objawów uszkodzeń, te różne typy pamięci, różne rodzaje pamięci mogą być lokalizowane w innym miejscu, a ponieważ mózg dojrzewa, wzrasta, zarówno jeśli chodzi o szybkość, jak i o jakość jego poszczególnych części w różnym stopniu i w różny sposób w różnych jego częściach, to oparte o te części, typy pamięci będą mogły działać u jednej osoby w różny sposób. To znaczy, możemy mieć jeden rodzaj pamięci lepszy, a drugi gorszy. Ja tutaj pokazuję tylko ten najbardziej prosty, taki najbardziej powierzchowny podział pamięci na pamięć proceduralną i pamięć deklaratywną. Pamięć proceduralna to pamięć wykonań. To jest pamięć, którą odtwarzamy i przyswajamy poza bezpośrednią kontrolą świadomości. Oczywiście na początku pamięć wykonawcza, pamięć procedur jest pamięcią świadomą, bo kiedy wsiadamy po raz pierwszy za kierownicę samochodu, to rzecz jasna musimy świadomie zafunkcjonować w obrębie pewnego wykonania. Natomiast z czasem ta pamięć przestaje być pamięcią mającą cokolwiek wspólnego z naszą świadomością i siadając za kierownicę nie musimy sobie przypominać czynności związanych z prowadzeniem samochodu, podobnie jak wsiadając na rower nie musicie sobie Państwo świadomie przypominać czynności związanych z jego prowadzeniem, z utrzymaniem równowagi, wykorzystaniem poszczególnych jego części i tak dalej. Ta pamięć ma charakter pamięci proceduralnej, wykonaniowej, związanej z zadaniami, ale odtwarzamy ją, drodzy Państwo, błyskawicznie. Zwróćcie Państwo uwagę, że pominięcie świadomości powoduje, że my nie musimy odwoływać się do tego świadomego procesu przypominania i w efekcie wykonanie jest natychmiastowe. Byłoby świetnie, gdyby ten drugi rodzaj pamięci działał tak samo, ale nie działa. Pamięć deklaratywna oparta jest już o nasze bezpośrednie zaangażowanie związane z świadomością. I znowu, możemy pamiętać epizody, czyli coś, co nam się zdarzyło, w sensie tego chociażby, o czym tutaj mój przedmówca mówił. I mamy również pamięć semantyczną w obrębie tej pamięci dowolnej, deklaratywnej, czyli pamięć znaczeń.
Te przeniesienia, które tutaj nam pokazano, to są właściwie przeniesienia pomiędzy pamięcią semantyczną, kiedy my coś na poziomie języka przyswajamy jako opis, i pamięcią epizodyczną, która staje się częścią naszych wspomnień. To był ten przykład. Ale zwróćcie Państwo uwagę, dlatego ja zacząłem moją wypowiedź od tego stwierdzenia o szkole, książkach i transferze, że praktycznie tak samo dzieje się w przypadku sytuacji szkolnej, książkowej, filmowej. Bardzo często czytając książkę, utożsamiając się z jej bohaterem, to zresztą jest kwestia nadbudowy nad neuronami lustrzanymi, po pewnym czasie nie jesteśmy już w stanie do końca powiedzieć, czy to coś zdarzało się nam, czy myśmy o tym tylko czytali. Zresztą większość, tak jak powiedziałem, informacji o świecie tak funkcjonuje. Pamięć proceduralna zresztą i pamięć deklaratywna czasem dotyczyć może dokładnie tego samego, szanowni państwo. Tak jest dla przykładu z PIN-em do karty bankomatowej albo z takim kodem przy drzwiach, kiedy państwo gdzieś tam w klatce schodowej musicie wykonać konkretną operację, żeby dostać się do domu. Nie wiem, czy państwo zwrócili uwagę, że wtedy, kiedy państwo odtwarzają taki PIN gdzieś w hipermarkecie, szczególnie wtedy, kiedy mamy do czynienia z już takim nieco starszym terminalem, na którym starły się wszystkie cyfry. Czasem, kiedy nam podają ten terminal, początkowo wpadamy w przerażenie, to znaczy taki popłoch, nie wiadomo co zrobić, prawda? Ale czasem bywa tak, że zbliżamy palec do tego terminalu i dzieje się rzecz dziwna, jakoś tak, no właśnie, nawet coś się dzieje takiego, my nie używamy tego obszaru semantycznego, tego deklaratywnego obszaru pamięciowego, tylko wykonaniowy. Nawiasem mówiąc, to warto siebie trochę zaobserwować, zadając sobie pytanie, który z tych typów pamięci u mnie funkcjonuje sprawniej, częściej, bardziej, że tak powiem, bezpośrednio. Kiedy państwo płacą właśnie w ten sposób przy terminalu, a na przykład próbujecie rozmawiać przez telefon komórkowy, czy musicie powiedzieć temu rozmówcy, czekaj chwilę, bo ja muszę teraz zapłacić, prawda? Wtedy prawdopodobnie dominuje u państwa pamięć o charakterze semantycznym. Musicie przywołać sekwencję cyfr, żeby to zrobić. Czy też możecie swobodnie rozmawiać, bo to się dzieje jakby poza waszą świadomością. To też jest pytanie, którego sobie nie zadajemy. Nie pytamy, który typ pamięci jest dla nas jakby tym pierwotnym, czy tym, którym jesteśmy najbardziej uzdolnieni. Ja natomiast chciałbym, żebyśmy zwrócili uwagę na to rozróżnienie. Pamięć krótko, długo trwała, dużo by tutaj tłumaczyć, sporo się zmieniło. My dzisiaj właściwie mówimy o nie tyle pamięci krótkotrwałej. Kiedyś uważano jeszcze w latach 70., kiedy zaczynały się badania, że to po prostu swego rodzaju bufor, przez który informacja musi przejść, żeby dostać się do tego obszaru pamięci trwałej. Dzisiaj wiemy, że właściwie mówiąc o tym krótkim okresie czasu, w którym na przykład przechowujemy informacje o numerze telefonu, który nam ktoś podyktował, a my szukamy długopisu i kartki trochę w popłochu, trochę szybko, przez krótki czas tam znajduje się informacja i z tego punktu widzenia właśnie o pamięci krótkotrwałej. Ale kiedy dobrze się nad tym zastanowić, szanowni państwo, to można utożsamić ten obszar pamięci, czy ten obszar naszego funkcjonowania z naszym tu i teraz w rzeczywistości, w której funkcjonujemy. To jest bardzo niewielka przestrzeń, którą moglibyśmy nazwać teraz. Ponieważ nasze funkcjonowanie świadome rozpięte jest pomiędzy dwoma biegunami, pomiędzy wspomnieniami i predykcjami, czyli planami. Jest jednak taki świadomy fragment, taki przedział, w którym jednocześnie mamy w głowie pewną część informacji, która czy z zasobów pamięci długotrwałej, czy też z obszaru percepcyjnego się tam znajduje. Warto zadać pytanie, jaka jest ta przestrzeń? Od samego początku wiemy, że jest bardzo, bardzo ograniczona. Model Badeleja i Hitcha mówi o czankach, mówi o obiektach, które możemy przechowywać w tym obszarze 5 plus minus 2, czyli powiedzmy od 3 do 7 rzeczy, o których państwo mogą myśleć jednocześnie. Myśmy w Pracowni Dydaktyki i Biologii kilka lat temu podjęli taki projekt, który ciągle w sumie trwa, w którym próbujemy, bo to oczywiście jest proceduralnie dość skomplikowana sprawa, określić, jaka jest wartość bitowa tych kilku informacji, czy tych kilku obiektów, które mogą znaleźć się w pamięci roboczej, czyli o których jednocześnie państwo mogą myśleć. Czyli jednocześnie jest to obszar informacji, w którym funkcjonujecie. No i gdzieś tam wyraża nam się to w tych marnych 30 bitach. Czy to jest kwestia 5 elementów, czy 30 bitów? Kiedy mówię to do informatyków, oni
troszkę tak, no prawie, że pukają się po głowie, bo ten obszar ilości informacji to rzeczywiście bardzo niewiele. Można tu dyskutować, jak my w ogóle funkcjonujemy. I właśnie o to chodzi, drodzy Państwo. My mamy potężny aparat przetwarzania informacji. Mówimy o mózgu, który ma ogromną pojemność, ale okazuje się, że ten bufor, przez który ta informacja musi przejść, żeby gdziekolwiek się znaleźć, żeby zafunkcjonować, jest dramatycznie wąski. A to oznacza, że jednoczesne wprowadzanie informacji z środowiska zewnętrznego, ewentualnie operowanie nimi w obszarze przywołania ich z pamięci długotrwałej, to jest bardzo wąskie gardło. To jest bardzo wąska przestrzeń, w której musimy się znaleźć i zamknąć, żeby zafunkcjonować. My ją dzisiaj nazywamy właśnie pamięcią operacyjną. I to dotyczy każdego naszego funkcjonowania. To wygląda tak, jak gdybyśmy mieli świat, który jest pięknie, wspaniale i bogato umeblowaną przestrzenią pokoju, na którą to przestrzeń, Szanowni Państwo, patrzymy przez dziurkę od klucza. I żeby zobaczyć coś więcej, musimy zmienić perspektywę. Innymi słowy, jednocześnie nie możemy patrzeć na całość, nie ogarniamy jej. A mózg musi nam dać wrażenie, że funkcjonujemy w pełnym świecie. Ramachandran, taki indyjski, amerykański badacz indyjskiego pochodzenia o niewymawialnym przeze mnie imieniu, nigdy mi się to nie udaje, więc nawet nie próbuję, mówi w ten sposób. Jeżeli porównamy ilość włókien, które doprowadzają informacje z perceptów, z układu percepcyjnego do mózgu, z włóknami, które wiążą poszczególne partie mózgu pomiędzy sobą i przekazują informacje między poszczególnymi obszarami mózgu, to wypada to jak 1 do 10 milionów. A to oznacza, drodzy Państwo, że mózg mówi przede wszystkim do siebie, o sobie i dla siebie. Ramachandran mówi wprost, mózg tworzy dla nas na podstawie tej bardzo niewielkiej informacji, która może tam trafić, tworzy dla nas cały szereg halucynacji, dosłownie tak się wyraża. A percept służy tylko do tego, żeby spośród tych halucynacji wybrać te, które są najbardziej adekwatne do rzeczywistości, żebyśmy się w niej nie pogubili. Ale jeżeli tak jest, Szanowni Państwo, to od nas indywidualnie, subiektywnie zależy, jaki my ten świat będziemy widzieć. Mechanizm, który pozwala nam wybierać to, co dla nas jest w danym momencie ważne, jest mechanizmem fundamentalnym. Ten problem, na który my napotykamy, kiedy ten kanał informacji jest przeładowany, rzadko kiedy w normalnych warunkach jesteśmy w stanie zauważyć, ale widzimy go na przykład wtedy, kiedy podczas jazdy samochodem próbujemy rozmawiać przez telefon komórkowy. Na pewno to Państwo znacie. Jedziecie sobie jakąś drogą, powiedzmy sobie dosyć ciekawą, w sensie tego, co możemy zobaczyć, ale jednocześnie ktoś do nas zadzwoni z prośbą o to, żebyśmy zrobili zakupy. I rozmawiamy, tak? Kiedy Państwo skończą taką rozmowę, to gdyby ktoś obok Was siedzący i nudzący się podczas niej zadał Wam pytanie, a widzieliście ten piękny zamek po prawej stronie, to jaka byłaby odpowiedź? No właśnie, pół biedy, jeżeli zauważylibyśmy zjazd z autostrady odpowiedni, prawda? Inna rzecz, że wiemy też doskonale, że nie kupimy tego, cośmy mieli kupić. To jest inna sprawa. Dlaczego tak jest, drodzy Państwo? Dlatego, że te 30 bitów, czy ta pojemność plus minus 2, 5 plus minus 2, musimy dzielić między dwie rzeczywistości i tutaj sobie nie radzimy. I teraz na koniec, Szanowni Państwo, jeżeli patrzymy na to w ten sposób, to mamy do czynienia pewien ograniczony zasób, który możemy wypełnić, ale kiedy on jest wypełniony, to już nie możemy do niego dołożyć. Jeżeli mamy dodatkowo coś jeszcze, na przykład proces rozmowy z kimś innym przez telefon komórkowy, to mamy część odciętego obszaru przetwarzania. I w szkole mamy dokładnie tą samą sytuację. Zwróćcie Państwo uwagę. Uczeń patrzy na naszą lekcję przez dziurkę od klucza. Patrzy przez wąski kanał, o którym decyduje jego własna uwaga. Jak to jest, to już na koniec tylko jako przykład. Jak to jest szczególnie ważne z punktu widzenia tego, co w końcu uzyskujemy, to taki prosty przykład badań okuloskopowych. To, co Państwo tutaj widzą, to okuloskopowe badania ochotników, którzy obserwowali taki właśnie naturalistyczny obraz Ilii Repina, ale każdego z nich, co to jest okuloskop? Państwo pewnie wiedzą, ale tak na wszelki wypadek. To jest taki przyrząd, który pozwala określić fiksację wzroku, czyli gdzie wzrok się przesuwa przy obserwowaniu konkretnego obiektu i gdzie się zatrzymuje. Te wykresy, które Państwo widzą, pokazują właśnie to. To znaczy, gdzie zatrzymują się i gdzie są wstrzymywane, czy gdzie podąża wzrok osoby, która tutaj obserwuje ten obraz. Jeżeli się temu przyjrzycie się podpisom, to każda osoba, która była proszona o obserwowanie tego obrazu w inny sposób, pod innym kątem, praktycznie gromadziła inny rodzaj informacji.
Jeżeli Państwo podczas omawiania jakiegoś cyklu, na przykład technicznego, biologicznego, chemicznego, jakiegokolwiek innego, będziecie mówić o istocie dla nas, dla Państwa ważnych elementów w tym schemacie, to oczywiście one prawdopodobnie znajdą się w pamięci roboczej, a potem mają szansę stać się częścią pamięci trwałej osób, które Was słuchają. Ale kiedy po skończeniu takiego tematu będziecie próbowali zapytać na przykład o to, jaki był kolor strzałek oznaczających konkretny rodzaj zdarzeń, a nie mówiliście o tym w trakcie prowadzenia zajęć, jaka będzie odpowiedź? Zerowa. A Państwo będą się zżymać, że oni nie uważali. A to tylko kwestia tego, że ten kanał został skierowany w inną stronę. Co więc właściwie będzie fundamentem pamięci operacyjnej? Fundamentem pamięci operacyjnej, drodzy Państwo, jest uwaga. Tak jak to widzi Kosslyn, on właściwie łączy te dwa procesy. Uważa, że jest to jeden i ten sam proces. Myślę, że warto o tym pamiętać, kiedy zadajemy zadania, kiedy tworzymy na przykład definicje, kiedy próbujemy wielokanałowo działać i wielotorowo w szkole funkcjonować. Dziękuję Państwu za uwagę. Dziękuję bardzo, panie doktorze.